Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji, która została zorganizowana w ramach, można powiedzieć, inicjatywy wolontariuszy schroniska. Ja jestem pośredniczką. Jako radna musiałam zająć stanowisko ze względu na to, że wolontariuszki wyzwaniały do mnie i powiem szczerze, już brakowało mi odpowiedzi i usprawiedliwień dla prowadzonej działalności PGK-u, gdzie wolontariusze nie mogli uczestniczyć w opiece nad psami, w szczególności nad pieskami. Chodzi o to, że nie został ogłoszony, nie został opublikowany regulamin pracy wolontariuszy do niedzieli. Obecnie wiem, że jest już taki regulamin, natomiast jeszcze do niedzieli nie było, nie został on wdrożony. Wówczas wolontariuszom nie wolno było wchodzić do schroniska, jak również osobom, które chciały, tak jak dotychczas było przyjęte, na przykład rodzice z dziećmi, czy też babcie, dziadkowie, czy też inne osoby dorosłe z dziećmi mogły przyjść i wziąć psa na spacer poza schronisko. Obecnie była praktykowana przez 6 tygodni taka metoda, oczywiście po kwarantannie, czyli to około 2-3 tygodni, że wolontariusz mógł wziąć pieska, ale mógł go wyprowadzać jedynie na terenie schroniska, denerwując tym samym inne psy, które na przykład nie były wyprowadzane. No nikt z nas nie chciałby takiego widoku mieć przed oczyma, nawet jako dorosły człowiek, czy też mając zwierzę, żeby denerwować zwierzę. I powiem szczerze, że zwróciłam się do pana prezydenta z prośbą o to, żeby natychmiastowo zareagował, żeby ta sytuacja została zmieniona, ale nie w sposób taki, jak daje interpelację do urzędu, czyli pan prezydent ma 21 dni na odpowiedź, ale dlatego właśnie podczas konferencji, bo chcę, żeby usłyszał to od razu i żeby szybko zareagował. Obecnie regulamin, również ten, co wiem, że jest już sporządzony, niestety, ale nastręcza bardzo wiele trudności wolontariuszom. Są tam pewne takie obwarowania, które nie są korzystne, jednak powinniśmy się cieszyć z tego, że w ogóle ludzie przychodzą wyprowadzać psy. Też prosiłabym pana prezydenta o przyjrzenie się temu. Nie wnikam tutaj oczywiście w sposób tworzenia, ale jednak nie można tworzyć czegoś tylko dla tworzenia. Chodziłam do schroniska już parokrotnie, właśnie raz w miesiącu i do tak lutego, marca było to bardzo przyjazne miejsce. Chodziło tam bardzo wiele rodzin. Uważałam, że schronisko spełnia rolę edukacyjną nawet, ponieważ znałam ludzi, którzy potrafili przez rok chodzić z dziećmi do schroniska, żeby ich uczyć odpowiedzialności i wrażliwości. I dopiero wtedy kupowali psa. I daje to pewność, że ten pies się nie znajdzie w lesie później spętanej, nie wiem, drutem kolczastym na przykład, jak piszą media. W tej chwili przyjechały do mnie wnuki i zawsze mam w planie wakacji przynajmniej raz w tygodniu, żeby chodziły na spacer z tymi pieskami, ponieważ ani oni nie mogą mieć psa, ani ja w tej chwili nie mogę sobie na to pozwolić. Pojechaliśmy tam, no przeżyliśmy horror. Ja wyszłam wściekła, dzieci właściwie załamane, czym to zobaczyły. Psy, trzeba przyznać, że są dobrze utrzymane, wykarmione, natomiast no, w jaki sposób się zachowują, to jest to naprawdę nie do przyjęcia. Mogliśmy pospacerować z psem, ale tylko właśnie na terenie tego schroniska. No miałabym prośbę, ogromną prośbę do pana prezydenta, żeby jednak tych swoich urzędników uruchomił, żeby oni zaczęli pracować na te pieniądze, które biorą i żeby zacząć dopuszczać i nie jutro, nie za tydzień, ale właśnie już od dzisiaj, żeby wpuścić tam wolontariuszy, ponieważ obsługa to jest tylko 4 osoby, 4-5 osób. Oni nie są w stanie oporządzić tych wszystkich zwierząt, bo tam jest jeszcze kociarnia przecież, są pewno inne zwierzęta, a już nie mówiąc o wypuszczeniu na spacer. Bardzo proszę, panie prezydencie, żeby pan zabrał w tym jakieś stanowisko, ustalił na ten temat. Dziękuję.